jestem niewidomą dziewczynką. 2 lata temu straciłam wzrok wskutek choroby. Miałam nadzieję, że wzrok jeszcze mi wróci, ale niestety nic na to nie wskazuje. Mieszkam z mamą. Jesteśmy biedne i nie stać nas na leczenie. Niedawno przeprowadziłyśmy się do małego mieszkania. Jest tu nudno i nic się nie dzieje. Tam, gdzie mieszkałam wcześniej, mogłam chodzić po całym domu, od piwnicy aż po strych. Wszystkiego dotykałam i wszystkiemu się przysłuchiwałam. W piwnicy powietrze było chłodne, wilgotne, odgłosy ucichały. Gdy byłam na strychu, słyszałam turkot wozów jadących ulicą, świergot ptaków, szczekanie psów, szelest liści na drzewach i wiele różnych odgłosów. Tu, gdzie teraz mieszkam, panuje straszna cisza. Przebywam samotnie w pustym pokoju. Jedynie, co mogę teraz robić, to siedzieć przy oknie i wpatrywać się w słońce. Wtedy budzi się we mnie wyobraźnia i wydaje mi się, że widzę cienie barw i kształtów. Panująca tu cisza jest dla mnie męcząca i przygnębiająca mnie. Tęsknię za światem barw. Chciałabym jeszcze zobaczyć moją mamę, moją ulubioną lalkę i własne odbicie. Ach, co to za piękna muzyka!